Warszawie jest teraz Marcin Zaborski i jego gość. Witamy. Wszystko się zgadza. Konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Nie wiem, czy pan wie, ale mamy dziś dzień składanki i łamigłówki. Doskonały moment, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje wokół polskich sądów, bo to już chyba prawdziwe prawnicze sudoku. Na biurku prezydenta leży najnowsza ustawa sądowa, ta przewidująca m.in. kary dla sędziów. Co podpowiedziałby pan Andrzejowi Dudzie? Podpisać czy nie podpisać? Nie podpisywać. Dlaczego? Oczywiście. No dlatego, że to jest niezgodne z konstytucją. Ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji i podpisując ustawę w tej sytuacji faktycznej, która jest, to znaczy wobec tylu jednoznacznych, bardzo negatywnych dla ustawy opinii, prezydent ryzykuje popełnienie deliktu konstytucyjnego, bo jeśli tę ustawę podpisze, to będzie oznaczało, że konstytucję naruszył. A jeśli podpisze, to opozycja powinna wysłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego? W żadnym wypadku. Dlaczego? Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, której związek z większością parlamentarną, a także której skład nie oparty na konstytucji i nie odzwierciedlający konstytucyjnych wymagań dotyczących kształtowania funkcji prezesa i składów orzekających, przynajmniej w dotychczasowej praktyce, powoduje, że można przewidzieć werdykt. No tak, tylko że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie powie, ta i ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, no to co, ta ustawa obowiązuje, jej przepisy obowiązują. Obowiązują, oczywiście, że obowiązują, tylko że to nie oznacza, że sam fakt obowiązywania usuwa te wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją, a to otwiera bardzo poważną, istotną perspektywę bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy. No tak, ale opozycja od dawna mówi, że nie mamy już Trybunału Konstytucyjnego, że ten Trybunał jest atrapą. Zastanawiam się, co pan mówi swoim studentom na wykładach na Uniwersytecie Warszawskim. Przekonuje pan studentów, że jako prawnicy nie powinni poważnie traktować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj działającego w Polsce? Mówię dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, a co zresztą jest w podręczniku prawa konstytucyjnego. To znaczy, że Trybunał, który nie ma odrębności, który nie jest niezależny, nie jest odrębny, nie zachowuje dystansu wobec większości parlamentarnej, staje się instytucją zbędną. Czyli można mówi pan studentom, nie słuchajcie Trybunału Konstytucyjnego, próbuje to uprościć, żeby wszyscy mieli szansę zrozumieć. Nie, to czy mają słuchać Trybunału Konstytucyjnego, czy nie, jest, powiedziałbym, poza materią mojego przedmiotu. Czy mają stosować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jako prawnicy? Mają być wierni postanowieniom Konstytucji. Mają stosować postanowienia Konstytucji jako prawnicy. Każdy prawnik ma prawo samodzielnie ocenić, czy ten Trybunał działa zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem? To zależy od roli, jaką wypełnia. No, w szczególności ten, kto Konstytucję stosuje w charakterze sędziego, w roli sędziego, może dokonać takiej oceny, jaką mu podpowiada jego wiedza prawnicza oraz jego sumienie. Kto jest doktorem prawa, powinien mieć w pamięci słowa ślubowania doktorskiego. Nec ad vanam captandam gloriam, nec sordidi lucri causa, sed ut magis veritas propagetur. To teraz szybko musimy to przetłumaczyć. Eius clarius effulgat. Mówię to, bo wczoraj ślubowanie doktorskie odbierałem od jednego z doktorantów, od doktorantki. To znaczy, nie ze względu na niegodziwe zyski, nie dla próżnej chwały, ale żeby jaśniał blask prawdy. I jeśli więc mamy takie zobowiązanie, to od razu możemy powiedzieć, że państwa prawnego nie da się zniszczyć bez prawników. No a oni nie zawsze pamiętają, jeśli są doktorami prawa, nie zawsze pamiętają o tych słowach ślubowania. Mam wrażenie, że myśli pan o jakimś konkretnym doktorze. Nie,
nie. Tego nie powiedziałem. Profesor Ryszard Piotrowski jest naszym gościem. Panie profesorze, dostał pan zaproszenie na obrady prawniczego Okrągłego Stołu pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk? Zaproszenia nie dostałem, ale wyznaczył mnie mój dziekan, żeby go reprezentować. Czyli będzie pan brał udział w tych obradach? No, jeżeli to wyznaczenie okaże się skuteczne, to tak. Jeśli okaże się nieskuteczne, to nie. Uczestniczyłem w innym okrągłym stole. No właśnie, brał pan udział w Okrągłym Stole, tym zorganizowanym na początku miesiąca przez Polskie Stronnictwo Ludowe i mówił pan tam tak. Kompromis, który miałby zakładać, a teraz sobie porozmawiajmy i zaakceptujmy bezprawie konstytucyjne, to nie jest kompromis, do którego się przyłączę. Niepotrzebnie mnie państwo zaprosili. Nie ma zgody na oswajanie bezprawia. To po co pan chce iść rozmawiać przy Okrągłym Stole teraz? Czy zmuszony tylko przez swojego dziekana? Ależ nie. Z propozycją pana dziekana wiąże się niemały zaszczyt, ale też i niemałe zobowiązanie, dlatego że mamy liczne uchwały różnych gremiów prawniczych, w szczególności uchwałę Rady Wydziału Prawa, której jestem członkiem, no, które obligują do tego, żeby zabiegać o respektowanie granic kompromisu. No a to jest bardzo proste. Konstytucja ma być respektowana. Ale widzi pan sens rozmów przy Okrągłym Stole dzisiaj i sens szukania jakiegoś wyjścia awaryjnego czy kompromisu, jak wybrnąć z tego całego zamieszania? Ale rzeczywiście taki jest nakaz konstytucyjny. Konstytucja mówi przecież, że prawa opierają się na dialogu. Wobec tego odmowa prowadzenia tego dialogu byłaby działaniem z konstytucją sprzecznym. Cała rzecz polega na tym, żeby znaleźć rozwiązanie pozwalające na przezwyciężenie istniejącego chaosu prawnego. I ma pan pomysł na to, jak wybrnąć z tego chaosu prawnego, którego pewnie już większość naszych słuchaczy kompletnie nie rozumie? Przywrócić obowiązującą moc postanowieniom konstytucji. To jest niezwykle proste, ale niewyobrażalne politycznie. Czyli zakłada pan, że trzeba by cofnąć wszystkie reformy dokonywane przez ostatnie lata przez Prawo i Sprawiedliwość? No, czy wszystkie, to jest bardzo wielkie słowo. Te reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Należy powrócić do konstytucyjnego modelu Krajowej Rady Sądownictwa, no a potem możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście minister sprawiedliwości powinien być prokuratorem generalnym. To jest zasadniczo niezgodne z konstytucją. Tutaj minister sprawiedliwości powie panu, że chce pan powrotu sędziokracji, czyli żeby sędziowie sami w korporacyjnym modelu decydowali o sobie, o tym, kto jest sędzią, a kto nie jest. To jest argument niezbyt dla mnie przekonywujący, ponieważ mamy bardzo wyraźne konstytucyjne przesłanki mówiące o podziale władz, mówiące o tym, że władza sądownicza jest władzą niezależną i odrębną od innych władz. I oczywiście, jeśli uważamy, że to jest szkodliwe ustrojowo i że sędziowie tak usytuowani są dla ustroju państwa niebezpieczni, to trzeba zmienić konstytucję. Profesor Ryszard Piotrowski jest naszym gościem. O tym, czy jak trzeba zmienić konstytucję, rozmawiamy już na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszam. Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski nieustająco z nami. Panie profesorze, mamy kolejną odsłonę sporu o sędziów wyłanianych przy udziale obecnie urzędującej Krajowej Rady Sądownictwa, tej zreformowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Kilka dni temu Sąd Najwyższy ogłosił, że ci sędziowie nie powinni orzekać, a teraz Trybunał Konstytucyjny ogłasza, że zawiesza uchwałę Sądu Najwyższego. Uchwała Sądu Najwyższego została zawieszona? Nie. Uchwała Sądu Najwyższego nie została zawieszona, dlatego że Trybunał Konstytucyjny nie ma takiej władzy, żeby aktem własnym, arbitralnym zawieszać uchwały Sądu Najwyższego. Ten akt jest czystą fikcją. Fikcją zbudowaną na uznaniu, że jest spór kompetencyjny. A nie ma sporu nie kompetencyjnego ma sporu między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym? Nie, dlatego że gdyby ten spór rzeczywiście istniał, to by oznaczało, że są jakiekolwiek faktyczne przejawy polegające na tym, że oto Sejm chce podejmować uchwały
rozwiewające wątpliwości prawne podnoszone w Sądzie Najwyższym. Czyli ci sędziowie, którzy siedzą w Trybunale Konstytucyjnym, nie wiedzą, nie zorientowali się? A z pewnością się zorientowali. Chociaż może nie wszyscy zechcieli to swoje zorientowanie przełożyć na aprobatę tego rozstrzygnięcia, bo tam były dwa zdania odrębne. Ale jest zupełnie jasne, że żeby istniał spór kompetencyjny, muszą być organy, które twierdzą, że mają te same kompetencje. Czy Sejm twierdzi, że ma kompetencje do podejmowania uchwał zamiast Sądu Najwyższego? Nie. Czy Sąd Najwyższy twierdzi, że ma kompetencje do uchwalania ustaw? Nie. Czy Sąd Najwyższy twierdzi, że ma kompetencje do powoływania sędziów? Nie. Czy prezydent twierdzi, że ma kompetencje do podejmowania za Sąd Najwyższy rozstrzygnięć dotyczących wątpliwości prawnych? Nie. Nie, to raczej spór jest o to, że, jak powiedzą autorzy tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie chcą oceniać, czy jakiś konkretny sędzia jest sędzią, czy też nie jest, a tego sędziego powołał prezydent. Czyli sędziowie chcą podważać kompetencje czy prerogatywy prezydenta, powiedzą autorzy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie nie wypowiadają się w sprawie kompetencji prezydenta. Sędziowie odpowiadają na wątpliwości prawne zgodnie z ustawą przedstawione im przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To jest wykonywanie ich kompetencji. I teraz w całej tej sprawie to jest pierwsza fikcja, że mamy jakikolwiek spór kompetencyjny, bo go nie mamy. Druga fikcja polega na tym, że Trybunał powołuje się w swoim postanowieniu na przepis ustawy, na konkretny przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Ten przepis nie został przywołany, ale od razu powiedzmy, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego odnosi się tylko do jednego organu. Trybunał nie zajmuje się w ogóle ani Sejmem, ani prezydentem. I teraz dalej ustawa mówi, że Trybunał może wydać postanowienie po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania. No a o takim zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania jak na razie nic nie wiadomo. Uczestnik postępowania jest tu zresztą, jak się wydaje, tylko jeden. I wreszcie Trybunał może wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych. No ale tutaj nie ma żadnych kwestii spornych, ponieważ nie ma sporu między prezydentem a Sejmem i nie ma sporu między prezydentem a Trybunałem Konstytucyjnym. A propos tych zawiłości, panie profesorze, czy sędzia Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powinna wyłączyć się z oceniania tej sprawy, skoro wcześniej w Sejmie jako posłanka głosowała nad ustawą o Sądzie Najwyższym? Niekoniecznie. Mieliśmy takie przypadki w przeszłości, którymi Trybunał się zajmował i stwierdzono wtedy, że tak najogólniej, powtarzając, stwierdzono wtedy, że fakt wcześniejszego uczestnictwa sędziego Trybunału w kształtowaniu treści albo podejmowaniu decyzji, rozstrzygnięć, które są przedmiotem oceny Trybunału, sam w sobie nie przesądza o konieczności uznania, że ten sędzia nie powinien orzekać. Czyli Krystyna Pawłowicz może być sprawozdawcą w tej sprawie, jak słyszymy, że będzie. No tak, bo tylko że przywołujemy artykuł 39 ustawy, który reguluje funkcjonowanie Trybunału i tam jest napisane, że sędzia Trybunału jest wyłączony z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej. Czyli no, zaraz, to zaraz. Nie ten przypadek. Zaraz. Po pierwsze, jaki akt normatywny miałby tutaj być przedmiotem? No, ustawa zapewne o Sądzie Najwyższym. Ale przywołuję to dotychczasowe orzecznictwo, które Trybunału Konstytucyjnego, które moim zdaniem powinno być także i w tym przypadku stosowane. Bo gdybyśmy mieli do czynienia z takim stosowaniem
ustawy nie uwzględniającym wcześniejszego orzecznictwa, no to zważywszy na fakt, że Trybunał Konstytucyjny jest złożony z polityków wcześniej będących posłami, nie ma żadnego okresu karencji, to mogłoby to stwarzać w działalności Trybunału Konstytucyjnego znaczne trudności. A może właśnie, skoro mamy sędziów, którzy byli posłami i mamy ich nie od dzisiaj, nie od wczoraj, bo przykłady możemy przywoływać z ostatnich co najmniej kilku lat, kiedy tak się działo. Poseł, senator, minister, wiceminister staje się sędzią Trybunału. Może potrzebujemy przepisów, które bardziej odgrodzą od siebie te dwie sfery. Politykę i Trybunał Konstytucyjny. A z pewnością takie przepisy byłyby niezwykle użyteczne, ale kto miałby te przepisy stworzyć? Przecież... No nie jest to w interesie polityków, którzy mogą być za chwilę sędziami Trybunału, z pewnością. My nie dysponujemy taką sprawczą możliwością przekształcania naszych pomysłów w ustawy, natomiast politycy dysponują. I ten element jest tutaj bardzo istotny. Niestety to postanowienie Trybunału ma na celu obejście Konstytucji. To znaczy służy doraźnemu, zważywszy na tempo działań, doraźnemu zablokowaniu uchwały Sądu Najwyższego i gdyby zostało zastosowane, to pociąga to za sobą poważne konsekwencje, bo tutaj przecież w postanowieniu mowa o tym, żeby nie stosować wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No a to się sprowadza do stworzenia sytuacji wykluczającej na dłuższą metę zgodność z prawem Unii Europejskiej, a tym samym naszą obecność w Unii Europejskiej. Także bardzo, powiedziałbym, wątpliwe jest formułowanie takiej tezy, że mamy do czynienia z postanowieniem, które powinno być wiążące. Nagromadzenie fikcji. Pada pytanie, które pada w dyskusji także. Jak to nasze wyjście z Unii Europejskiej miałoby się odbyć? To znaczy, co się musiałoby rzeczywiście stać, żeby Polska przestała być członkiem Unii Europejskiej? To jest kwestia, którą można rozpatrywać i w płaszczyźnie czysto prawnej i w płaszczyźnie faktycznej. Jeśli będziemy mieli do czynienia z pogłębiającym się procesem rozerwania związków między prawem krajowym, między prawem polskim i polskim wymiarem sprawiedliwości, a systemem prawnym Unii Europejskiej, no to w tym aspekcie, w tej sferze Polska przestanie być członkiem Unii Europejskiej, co zapewne zostanie dostrzeżone przez sądy pozostałych państw członkowskich i co będzie miało swoje konsekwencje dla pewności prawnej, nie tylko w Polsce. To a propos pomysłów, które są zgłaszane w dyskusji, minister Ziobro proponuje, żebyśmy wprowadzili model niemiecki w powoływaniu sędziów, w połowie przez parlament, w połowie przez władzę wykonawczą i mówi tak, Komisja Europejska nie zarzuca Niemcom łamania praworządności i sprzeczności tego modelu z prawem europejskim, a to model dalej idący niż to, co proponuje dzisiaj w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Ta propozycja jest spóźniona o 20 kilka lat. Powinna być postawiona w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która tworzyła rozwiązania, z jakimi mamy do czynienia. A dzisiaj nie da się jej zastosować? No, trzeba by zmienić konstytucję. Jeżeli istnieje niezbędna do tego większość, to oczywiście można rozpocząć dyskusję, można ją także prowadzić i bez większości. W tej dyskusji powiedziałbym, że to jest rozwiązanie bezsensowne w naszych polskich warunkach, ponieważ myśmy stworzyli bardzo, powiedziałbym, demokratyczny model, który dotyczy kształtowania składu władzy sądowniczej, a zmiany konstytucyjne powinny mieć jeden ważny cel. Powinny zwiększać gwarancje praw obywatelskich i poszerzać przestrzeń wolności. Gdyby przyjąć,
rzeczywiście, że mamy oto taką propozycję zmiany konstytucji, to ona stwarza ogromne ryzyko dla praw obywatelskich i stwarza zagrożenie dla wolności. A celem konstytucji jest właśnie zagwarantowanie wolności. Z zapowiedzi politycznych wynika, że przed nami drugi etap reformy sądownictwa, zakładający między innymi, że wszyscy sędziowie będą mieli taki sam status, będą sędziami sądu powszechnego, czyli nie będą przypisywani do poszczególnych sądów i mieliby orzekać rotacyjnie w różnych rodzajach sądów. Przy okazji zlikwidowane miałyby być też konkursy na wyższe stanowiska sędziowskie. Czy pana zdaniem to wszystko to jest droga do usprawnienia pracy sądów w Polsce? Nie, to jest droga do destabilizacji istniejącej kultury funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości opartej na długiej tradycji. I jest to droga do rozchwiania pewności orzecznictwa. Jest to droga, jednym słowem, do przekształcenia sędziów w korpus sędziów podległy władzy wykonawczej. A jeśli będzie można przenosić sędziów tam, gdzie są aktualnie bardziej potrzebni, to nie będzie przyspieszało pracy sądów? Moim zdaniem nie, dlatego że sędziowie to są ludzie, którzy gdzieś mieszkają, gdzieś żyją, gdzieś pracują i w których najlepszym interesie leży to, żeby być tam, gdzie są. Jeżeli będziemy ich przenosić, to wtedy powstanie taka naturalna zupełnie potrzeba, żeby nie być przeniesionym. No, a to oznacza, że przeniesionym będzie ten, kto podpadnie. Gdybyśmy mieli sytuację w tej chwili, która by polegała na tym, że co nie daj Boże, nauczyciel akademicki może być przeniesiony tam, gdzie są jakieś potrzeby takie czy inne, no to byłbym bardzo niezainteresowany tym, żeby przeniesiono mnie do jakiegoś innego ośrodka. Z całym szacunkiem, mogę tam dojeżdżać, ale jeżeli mam być tam przeniesiony, a za chwilę potem mam być przeniesiony zupełnie gdzie indziej, to jest ruina życia osobistego, życia rodzinnego, no i powiedziałbym ruina jakiegoś przyzwoitego funkcjonowania. A czy taka reorganizacja sądów, o której słyszymy, czy o planach, której słyszymy, pozwoli na przeniesienie części sędziów w stan spoczynku? No, z pewnością taki jest cel. Ale bo mamy artykuł 180 Konstytucji, który mówi o tym, że kiedy zmieniamy ustrój sądownictwa, to takie rozwiązanie jest możliwe. Tak, tak. W okresie międzywojennym sięgano do tego schematu, żeby się pozbyć sędziów, których uważano za niewygodnych. Taki jest zapewne cel tego przedsięwzięcia. No i to w istocie jest cel deklarowany, bo jeśli weźmiemy pod uwagę niektóre wypowiedzi i pana ministra sprawiedliwości, i pana prezydenta, to z nich wynika, że sędziowie są przeciwnikiem, raczej przeciwnikiem obecnej władzy. No, ale to ewenement na skalę światową. Państwo, które nagle mówi, że jedna z władz jest wrogiem pozostałych, no, jest postrzegana jako przeciwnik, którego trzeba podporządkować własnym regułom, a jednocześnie w tym państwie obowiązuje zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów, takie państwo traci własną tożsamość, jest sprzeczne samo ze sobą. W ramach tej reorganizacji, czy kolejnego etapu reformy, mieliby też pojawić się sędziowie pokoju. Tacy, którzy rozstrzygaliby spory w drobniejszych sprawach i nie musieliby być to ludzie, którzy mają wykształcenie prawnicze. Nie musieliby to być ludzie, którzy mają wykształcenie prawnicze. No to z tym absolutnie nie można się zgodzić, dlatego że te spory nawet w drobnych sprawach przecież muszą być oparte na obowiązujących regulacjach prawnych. Zapewne uczestnicy tych sporów nie mieliby wielkiego problemu z tym, żeby zwrócić się do odpowiedniego prawnika i żeby kwestionować to rozstrzygnięcie. No, będzie możliwość odwołania się do Właśnie. Sądu powszechnego. No więc cóż to nam da? Może odciąży sądy z tych najdrobniejszych spraw, sądy w wyższych instancjach.
czy odciąży sądy, to co do tego można mieć wątpliwości, bo przecież będzie ta droga odwoławcza. Czy nie byłoby lepiej po prostu zwiększyć zdolność działania sądów? To jak to zrobić? Bo o tym dyskutujemy od lat. Kolejni politycy to obiecują, że będzie szybciej, będzie sprawniej, a jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Ja od lat mówię, że trzeba zostawić sędziów w spokoju. Od wielu już lat obserwuję, jak kolejne rządy próbują właśnie zrealizować ten cel. To jest podporządkować sobie sędziów. Nie ma w tym niczego dziwnego, dlatego że sędziowie mają realną władzę. Bardzo często ta władza ingeruje w sferę polityczną, w sferę istotną dla polityków. No tak, ale to trzeba by zmienić konstytucję, żeby podporządkować sobie sędziów. I nigdy dotychczas te pomysły, które poprzednio krytykowałem, nigdy dotychczas one nie były związane z tak instrumentalnym obchodzeniem konstytucji, z tak przemyślnym obchodzeniem konstytucji i z tak radykalnym deprecjonowaniem prawa. Prawo to nie jest mistrzostwo wykrętów chytrych. To na koniec jeszcze krótko do Senatu chciałbym zajrzeć, bo od kilku tygodni jest pan członkiem zespołu doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa powołanego przez marszałka Senatu. Czy pan marszałek pytał może pana z prośbą o radę, czy może współtworzyć politykę zagraniczną Polski? Nie, marszałek Senatu nie zwracał się do mnie w tej sprawie. No dobrze, a gdyby nie sądzę, zapytał, żeby miał na to czas. A gdyby zapytał, czy marszałek Senatu może współtworzyć politykę zagraniczną Polski? Zależy, jak definiujemy tę politykę zagraniczną Polski, ale przecież Senat bardzo zasadniczo uczestniczy w definiowaniu tej polityki na mocy konstytucji, choćby dlatego, że większością 2/3 uchwala ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której następuje przekazanie kompetencji organów państwowych w niektórych sprawach organowi międzynarodowemu lub organizacji międzynarodowej. Okej, wie pan dlaczego pytam? Bo mamy spór polityczny, są który jeszcze inne segmenty tego udziału Senatu. No, Senat uchwala ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umów międzynarodowych, które mają pierwszeństwo przed ustawami polskimi. Senat decyduje o, współdecyduje o budżecie. Tę dyskusję przechodziliśmy przy okazji wizyty Komisji Weneckiej na zaproszenie marszałka Senatu. Wtedy słyszeliśmy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że działania marszałka Senatu są na granicy łamania konstytucji, bo konstytucja powierza prowadzenie polityki zagranicznej prezydentowi i rządowi, czyli nie marszałkowi Senatu. No tak, ale to stanowisko przechodzi do porządku nad tymi postanowieniami konstytucji, z których wynika, że Senat nie jest wyłączony. Nie można czytać konstytucji w ten sposób, żeby wydobyć z niej tylko to, co jest aktualnie pożyteczne politycznie. I trzeba zachować przy interpretacji konstytucji, chociaż to jest bardzo trudne, trzeba zachować dystans od tych bieżących uwarunkowań. No, mieliśmy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a premierem w sprawach dotyczących obecności Polski w Unii Europejskiej, tak mówiąc najogólniej, reprezentowania. I to rozstrzygnięcie bardzo precyzyjnie odnosiło się do postanowień konstytucji dotyczących kompetencji Rady Ministrów i kompetencji prezydenta. Ale to wcale nie znaczy, że inne organy w państwie są wyłączone od udziału w procesie, w rozsądnym procesie współkształtowania tej polityki i wreszcie, że z polityką zagraniczną mamy do czynienia wtedy, kiedy uchwalamy ustawę o wymiarze sprawiedliwości. No, to jest funkcja ustawodawcza Senatu, a problematyka
praworządności, problematyka wymiaru sprawiedliwości jest tak głęboko europejska, że uznanie, iż Senat tutaj ma wyłącznie być echem większości sejmowej w tych sprawach i powinien zdystansować się od standardów europejskich, no, jest rozwiązaniem sprzecznym z wymaganiem racjonalnego prawodawstwa. Absolutnie, na koniec już tak przy okazji można by złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w tej sprawie. Marszałek Senatu z jednej strony, z drugiej strony prezydent i rząd i polityka zagraniczna po środku? Nie sądzę, dlatego że tutaj nie mieliśmy polityki zagranicznej, tutaj mieliśmy ustawodawstwo. Więc Senat pozostawał w swoich ustawodawczych kompetencjach. Nawet jeśli zapraszał Komisję Wenecką przy Radzie Europy do Polski. Oczywiste, no, to jest materia ustawy, dotyczy w takim stopniu problematyki obecności w Unii Europejskiej i rozumienia standardów europejskich. Po drugie, materia ustawy odnosi się do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komisja Wenecka jest przecież ciałem działającym przy Radzie Europy, nie przy Unii Europejskiej. Wobec tego ta okoliczność, że postanowienia konwencji mają pierwszeństwo przed ustawami, zwłaszcza gdy chodzi o prawo do sądu i rozumienie prawa do sądu przez Radę Europy, przez jej ekspertów, jest tutaj bardzo znaczące, bo potem okaże się, że w efekcie po uchwaleniu tej ustawy będziemy mieli rozstrzygnięcia Trybunału w Strasburgu stwierdzające, że naruszono prawo do sądu. Profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.